Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 302. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pobudmy się słowami psalmu 24. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają. Co szukają oblicza Boga Jakubowego. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, pan potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? to pan zastępów on sam królem chwały W rozdziałach od 4 do 6 księgi Ozeasza prorok krytykuje społeczne i religijne zepsucie Izraela zwracając uwagę na niesprawiedliwość bałwochwalstwo i odstępstwa od bożych przykazań tekst ten nawołuje do nawrócenia i powrotu do prawych dróg jako jedynego sposobu do odnowy duchowej narodu. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo to jest spór Pana z mieszkańcami kraju. Nie ma bowiem wierności i miłości, ani poznania Boga na ziemi. Przekleństwo, kłamstwo, mord, kradzież i cudzołóstwo gwałcą, a zabójstwo idzie za zabójstwem. Dlatego kraj jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierzę dziki, jak ptactwo podniebne, a nawet ryby morskie marnieją. Nikt nie powinien sądzić, ani też nikt ganić, a jednak przeciw tobie, kapłanie, skargę wnoszę. Słabniesz za dnia, z tobą słabnie nocą również prorok. Zgładzę twą matkę Naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc ja zapomnę też o synach twoich. Ilu ich jest, tylu zgrzeszyło przeciw mnie. Na hańbę zamienili swą chwałę. Żerują na grzechu mojego ludu. I na ofiarę za jego niegodziwość spoglądają łapczywie. Lecz los kapłana będzie taki, jak i los narodu. Ukażę go za złe postępowanie, odpłacę za jego uczynki. Jeść będą, lecz się nie nasycą. Będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę, bo przestali zważać na pana. Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum mojemu ludowi. Pyta o zdanie swojego drewna, poucza go jego różdżka, bo go duch nierządu omamił cudzołożą na oczach swego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, spalają kadzidła na wzgórzach, pod dębem, topolą i terebintem, bo cień ich jest dobry. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, a synowe wasze cudzołożą. Nie będę karał córek waszych za nierząd ani waszych synowych za cudzołóstwo. Oni sami bowiem oddalają się z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi. I tak lud nierozumny dąży ku swej zgubie. Jeśli ty Izraelu uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy. Nie chodźcie do Gilgal, nie wstępujcie do Bet Awen, ani nie przysięgajcie słowami na życie Pana. Izrael uparty jak narowista krowa, Pan ma go teraz paść niby jagnię na rozległym polu? Efraim związał się z bożkami, porzuć go i zasiadł w ich rozpitej radzie, a ci cudzołożą. I bardziej cenią hańbę niż swoją chwałę. Porwie ich wicher na skrzydłach swoich, wstydzić się będą swoich ołtarzy. Słuchajcie tego, kapłani, zechciej to pojąć domu Izraela, domu królewski, natęż swą uwagę, bo do Ciebie należy osąd. Ale wy sidłem jesteście dla mispa i siecią rozpiętą nad taborem. Zabrnęliście głęboko w zdrożności. Moja kara dosięgnie was wszystkich. Znam ja Efraima. Nie ukryje się Izrael przede mną, bo teraz Efraim uprawia nierząd. Izrael się plami. Czyny ich bowiem im nie dozwalają powrócić do Boga swojego, bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana. Pycha Izraela kroczy przed Nim. Izrael i Efraim grzęzną w swoich grzechach, stacza się z nimi również Juda. Ze swoim drobnym i większym bydłem przyjdą, będą szukać pana, lecz go nie znajdą. Odsunął się od nich, sprzeniewierzyli się panu, bo zrodzili synów nieprawych. Teraz on niszczy i pustoszy ich pole. Dmijcie wróg w Gibea, zatrąbcie w rama. Uderzcie na alarm w Bet Awen, wypłoszcie Beniamina. Efraim stanie się pustynią w dniu kary. Przeciw pokoleniom Izraela podaje zapowiedź pewną. Książęta Judy podobni są do tych, co przesuwają miedzę. Wyleje na nich falę mego gniewu. Efraim cierpi ucisk, ugięty wyrokiem, bo spodobało mu się chodzić za kłamstwem. Stanę się jak mól dla Efraima, jak próchnica dla domu Judy. Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pośpieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla: lecz on was nie może uleczyć, ani uwolnić od rany. Ja bowiem, jestem lwem dla Efraima. młodym lwem dla domu judzkiego. Ja, ja rozszarpię, a potem odejdę, uniosę zdobycz, a nikt nie ocali, pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż zaczną pokutować i szukać mego oblicza, i w swym nieszczęściu za mną tęsknić. Chodźcie, powróćmy do pana. On nas zranił i on też uleczy. On to nas pobił, on ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza, podobna do chmur o świtaniu. Albo dorosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ale już w Adam złamali przymierze, i tam mi się sprzeniewierzyli. Gilead to miasto przestępców. Pełne jest krwawych śladów. Zgraja kapłanów jak zbójcy, co czyhają na drodze do Sychem, albowiem popełniają obrzydliwość. Widziałem w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierząd, Izrael tam się plami. Dla ciebie, Judo, również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienie. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, werset od 19 do 47, Jezus wyjaśnia swoją jedność z Ojcem, mówiąc, że Syn nie może nic uczynić sam z siebie, lecz czyni to, co widzi u Ojca. Podkreśla, że Ojciec powierzył Mu władzę nad życiem i sądem, a ci, którzy wierzą w Syna, mają życie wieczne. Jezus mówi również o przyszłym zmartwychwstaniu, gdzie jedni zmartwychwstaną do życia, a inni do potępienia. W dalszej części odwołuje się do świadectw, które potwierdzają Jego misję Jana Jego własne dzieła oraz Pismo Święte. Mimo to Jezus wyrzuca swoim słuchaczom, że nie chcą przyjąć tego świadectwa, ponieważ brakuje im miłości do Boga, i nie szukają prawdy w pismach, które świadczą o nim. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie wierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.